Właśnie, ja mam pytanie. No leśnicy i straż. To dlaczego? Musi być straż? To znaczy przyzakładowa straż nie, ale że my nam straż zależy... leśna. To znaczy macie te same funkcje, te same... Straż leśna. Straż leśna. Tak. No to powiedzcie chłopaki, co robicie. Leśniczy zajmuje się bardziej hodowlą lasu, a my bardziej pilnowaniem. To taka policja leśna. Policja leśna. Odnośnie szkodnictwa, tak. Aha. Za wiele złego się nie działo. Także jak coś się dzieje złego, to wzywamy naszą policję leśną, czyli straż leśną, i ona już swoje ma tu procedurę. Tak, interweniuje. No to są te tematy związane z kradzieżami drewna, z kłusownictwem, zaśmiecaniem szczególnie. O właśnie, to mi się nie podoba strasznie, nie? No i no niestety te jazdy krosów, kładów też się zdarzają. Jakie jeszcze? Co jeszcze są? Co jeszcze? Kłusownicy? Kłusownictwo, no co? Naganne, że ta zwierzyna się męczy w tych wnykach. To nie jest to, że wpadnie w jednej chwili i zginie jak od strzału, tylko się męczy kilka dni. No tak. Także to jest szczególnie takie naganne. No, przepisy przeciwpożarowe oczywiście. Wandalizm. Dodam ze swojej strony, gdzie niszczone, tak jak tu jest to miejsce na ognisko, to niestety co zrobimy dla ludzi, to ludzie to niszczą. Jak można takie coś ładne zniszczyć? Nie, ja tego nie mogę zrozumieć, także... Budujemy ścieżki edukacyjne, dydaktyczne, też to wytrzymuje tylko jakiś czas, no i niestety w końcu się znudzi społeczeństwo i dewastacja niestety. Także jest tak, policja leśna, jest leśniczy, który się opiekuje lasem, swoim kawałkiem lasu. Tam chroni go przed owadami. Mamy różne sposoby na to, żeby taki las przed owadami chronić. Sadzimy las tak, że pozyskujemy drewno. No bo moglibyśmy używać wszystko z plastiku, ale drewno jest lepsze, dlatego że ono się nigdy nie kończy. Wytniemy, posadzimy, to znowu urośnie i znowu mamy drewno. Nie wyczerpiemy tych zasobów. Dlatego trzeba to robić w sposób taki zrównoważony, żeby pobierać z lasu to drewno, tak żeby temu lasu nie robić krzywdy. Czyli taka gospodarka zrównoważona. Tak, żeby mieć dać drewno, ale jednocześnie, żeby to drewno cały czas było. Taka symbioza. Tak, taka symbioza. Ale są też leśnicy, którzy muszą zajmować się logistyką. Czyli pomyśleć o tym, żeby wysłać równiarkę na przykład, o tym, żeby przerobić niestety dużo papierów, które są też jak w każdej firmie. Aha. I takim leśnikiem, który oprócz tego, że to robi, to jeszcze jeździ krosem, jest Bartek. To ty jeździsz? To ja jeżdżę. Jarek jestem. Także i leśnicy Bartek też jeżdżą krosem. O, i można? I można, ale i można. Nie po lesie. I nie po lesie. Ja na przykład nie jeżdżę po lesie w ogóle, jeżdżę na torach motocrossowych. Takim torem jest tor motocrossowy w Lipnie. Mamy tam dwa tory, mamy tor letni, czyli odkryty, tak jak to większość jest torów, ale mamy też jedyny w Polsce tor motocrossowy pod dachem, czyli... No byłem tam właśnie. Widziałem na twoim filmie. A, to ty też oglądasz. No pewnie, że oglądam. I tam się bawimy. To słuchajcie, to teraz... Ja mogę mieć jakieś obawy, ale ja nie mam obaw, że jak oglądacie moje filmy, w ogóle jak oglądaliście moje filmy i po lesie jeździłem, to co? Wiedzieliście, że ja to jeżdżę po moim lesie, czy no dopiero jakieś... teraz się dowiedziałam z rozmowy, że... A tak, to co, nie lubiliście tego, że jeżdżę między drzewami? Twoi fani wiedzą o tym, że po prostu wiesz o tym, że do lasu się nie wjeżdża i wiedzą, że to jest las przeznaczony do tego, prywatny, przeznaczony tak. do... właśnie jazdy. Także myślę, że... Nie mieliście jakichś złych... Twoi fani... Ale wy jako leśnicy, jak to widzieliście, to też nie, no bo... Gdzieś mogło być napisane o tym, że to jest twój las. Przez chwilę się zagotowało. Przez chwilę? Tak. No widzicie, no. Trzeba edukować, no. Trzeba po prostu edukować. Także Jarek, jak tu jesteś, pokażę ci nadleśnictwo. Mamy Dobra. Tutaj swoją straż pożarną ochotniczą, złożoną z członków naszego nadleśnictwa. Pokażę ci nasze wozy bojowe. Dobra. Czym się zajmujemy. Są teraz w garażu. Teraz zbliża się wiosna. Niedługo będziemy w akcji. No ale niestety dzisiaj pokażę ci, Dobra. Jak to wygląda Dobra. W sezonie zimowym. Kuba, chodź, zobaczymy sprzęty. No to idziemy. Chodźcie. Ale naprawdę to jest ciężki sprzęt. Ja nie mogę.
No. Popatrz tu, jaki wielki. No, to jest Tatra chyba, co? To jest Brimont. Brimont, ujęty. To jest francuski samochód do gaszenia pożarów lasów. Kurde, ale to jest naprawdę... Takiego jeszcze nie widziałem, naprawdę. U nas nie ma takich. Nie ma. No, w Polsce też za dużo ich nie ma. Tutaj masz oś skrętną. Ta oś jest normalnie skrętna, tak jak przednia. Ucie, panie. Ale wielkie. Ale wielkie. 6000 litrów wody. No to dużo. Dużo, dużo. Dużo. Bo i mają po dwa, po cztery. Tu mamy ten kąpel. Widzisz, pompa? Węże i taki sprzęt. Sprzętem walczymy z pożarem. Ale te w lesie. W lesie. To za małe są na no to. Te to są do Hondy. No. Ale nie, no robi wrażenie ten pojazd, ci powiem. Jak tak. Byliśmy kiedyś, w straży? Ale chyba no, to miałem 2 lata albo 3. Tak, malutki byłeś. A byś postawił tu nogę? Bo ja nie. No, jakoś bym dał radę. Ale teraz... wielki. Wiesz, to z tymi kołami to wszędzie przeleci. No, tutaj ciężar tylko robi swoje. Ale jakie obramowanie tej kabiny jest. To ma też spryskiwacze na kabinę, spryskiwacze na koła, także można wjeżdżać prawie że w ogień. W ogień? Wszędzie spryskiwacze. Słyszysz, Kuba? Ten samochód może wjechać w ogień. Patrz, tu masz spryskiwacze, tu na koła też są spryskiwacze. No widzę właśnie na tych ramach to wszystko, a na kołach? Na kołach są, tutaj to może nie będzie widać. Ale tutaj są, czekaj, gdzieś tu były. Musisz mi uwierzyć. To? Gdzieś się woda leje. Przyjedziesz na wiosnę, to dobra. Patrz, tutaj są też. Tu ta rura cała. A, no tak. Tu jest rura. Biała. No słuchaj, a w lesie jak gasicie, no to skąd tą wodę weźmiecie? Wody bierzemy z hydrantów, ale mamy też swoje zbiorniki przeciwpożarowe. Aha. Jak widzisz, nieraz są takie stawy w lesie. Tak. I tam są przygotowane miejsca do poboru takiej wody. Mhm. To jest bryka. Mamy jeszcze tutaj u nas, znaczy to nie w nadleśnicy, tylko w regionalnej dyrekcji. Mamy samoloty gaśnicze, które są czarterowane na sezon. O. Które nam pomagają. O, dziadek, będziecie wóz ciągnął pożarski. Pożarny, ale... To jest Mercedes Unimog. Troszkę mniejszy samochód, ale bardziej zwinny. Powiem szczerze, że tym samochodem więcej się wjedzie. Tutaj jest 2000 litrów wody. O, tu cały sprzęt, patrz. Tutaj mamy na przykład taką remizę. Nie no, elegancko. Jak w strażaku sami normalnie. No jesteśmy pełnowartościową jednostką. No. OSP. Nadleśnictwo Dobrzejewice. Leśna do naprawy dróg. O, też bym mógł. Czyli jak ja bym wam niechcący zniszczył coś, to musimy wtedy remontować. To musicie remontować. I wtedy mnie takim kosztami obciążycie. Tak. Mogę wstawać i mogę wejść. No widzisz? To jest dopiero sprzęt. Taki sprzęt do nas na drogę przyjeżdża, wiesz? Tak. Też ma coś takiego. Pierwszy przywożą ten tam jest. Materiały gruzowe. Tu jest do odśnieżania. A to co to jest? Także to wszystko jest... To frezuje. Tak, to jest wszystko po to, żeby dbać o drogi. Leśne. Leśne. Czyli to nie jest takie, wiesz, hop-siup. Nie jest takie hop-siup. I weź tu, wejdź, operuj tym dziadek. Nie? No. A to musi być fachowiec, wiesz, on tam 2 złote na godzinę nie bierze. To musi być fachowiec z uprawnieniami. Tak. Także dzięki, Bartek, że mi wszystko to pokazałeś. Mówię, zapraszam cię wiosną, pokażę ci więcej. Dobrze, przyjedziemy. Dobra, no dzięki, Bartek, to co, do zobaczenia na torze, nie? Ale mam tu jeszcze coś dla was. Taki mały upominek od nadleśnictwa. O, tak nagle? Tak nagle, takie gadżeto może młodemu przekażę, zobacz co tam jest. Zobacz, Kuba. Macie tutaj mapy naszego nadleśnictwa.
mapy lasów. Zobacz, mapa. Ja biorę wszystko. Ołówki, ja wszystko ołówki, biorę. Opaski. Poczekaj, tu widzę. Opaski odlaskowe, żeby być bezpiecznym na drogach. Ja biorę wszystko. Patrz, założymy ci tu teraz. Ja biorę wszystko. Jesteś widoczny teraz. Ja biorę wszystko. A na konkurs dla widzów, dawaj tu. Ja wszystko nie, wszystko nie bierz. No patrz. O, jest gadzina. Podzielimy się. Podzielimy się, podzielimy się. Z widzami. Dobra. Dobra, to jeszcze raz. Nara. Masz fajeczkę, zapalim jeszcze. Zabawka moja. A co? Mam ten. Linijkę. A co? Bądź widoczny na drodze.